Dzisiejszy problem, a to nie jest tylko problem pani Zalewskiej, ale też problem poprzednich ministrów z ramienia Platformy, to jest brak zdecydowania, wie pan. Jednak minister to musi być ktoś, kto podejmuje decyzję i ją wprowadza bez względu na konsekwencje, jeżeli jest przekonany, że to jest prawidłowe. Mieliśmy to z tymi sześciolatkami, tak? Wprowadzono, potem się wycofano, zrobiono bałagan, który trwa do dziś. No właśnie, nie ma w tej chwili zostaje zniesiony obowiązek szkolny dla sześciolatków, co oznacza de facto, że tak rozumiem, że rodzice mają wybór. Czy w wieku 6 czy 7? No mają wybór, tylko... Tylko program jest dla 7-latków. 7-latków i teraz ma pan już 6 różnych kategorii 6-latków czy 7-latków, które się nakładają. Jest bałagan kompletny w tym obszarze, ale jeszcze zawiniony przez panią minister Hall. A dzisiejsza decyzja o tym, że mają być likwidowane gimnazja, a jak się okazało wczoraj, nie likwidowane, tylko wygaszane. Tak? I nie wiadomo, co to znaczy. To nic nie znaczy. To jest jakieś słowo, to jest jakaś nowomowa. Ja powiem, na czym polega problem. Problem pani minister Zalewskiej polega na tym, że ona nie może się dopchać do Jarosława Kaczyńskiego, żeby z nim ustalić, co ma robić. Mhm. I czeka. W związku z czym my wszyscy czekamy na wizytę pani minister Zalewskiej u pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja apeluję do pana premiera, żeby ją wreszcie przyjął. Ale myśli pan, że my wszyscy będziemy czekać. Ma jakiś pogląd w tej sprawie? No bo nie wiem, on już ale zna się na wszystkim. Znawca win, wspaniały tancerz, tak? Oczywiście, ale nie może minister. O ile ja mogłem, bo miałem pozycję własnego klubu, tak? Podejmować decyzje, za które brałem odpowiedzialność i je realizowałem, to pani minister Zalewska w obecnym układzie sił nie może żadnej decyzji podjąć, ostatecznej, dopóki Jarosław Kaczyński nie powie, tak ma być. W związku z czym ona czeka na tą wizytę, a my czekamy, tysiące nauczycieli czekają, aż wreszcie Jarosław Kaczyński przyjmie minister Zalewską. Naprawdę apeluje... No my nic apeluje... nie wiemy. Moja Zosia jest w 6 klasie. Nie wiemy, czy podstawówka jej będzie 8-latką, czy jest... No, sądzę, że nie ma tam na tyle miejsca. No ale jak to będzie rozwiązane? Prezesie Jarku, przyjmij wreszcie minister edukacji i podejmijcie jakąś decyzję, żebyśmy wiedzieli. Ja wiem, że służby specjalne, prokuratura, wszystkie te zabawki, które macie, są ciekawsze, milsze i bliższe sercu, ale jednak to jest ważne dla ludzi i warto te 15 minut poświęcić nawet dla ministra, który nie ma żadnego znaczenia w tym rządzie, którego pewnie Jarosław Kaczyński nawet nie do końca kojarzy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.